Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Mam nadzieję, że cieszycie się oglądając ten materiał i, i że pojawia się kolejny odcinek Kariera Augsburga, która już zmierza powoli do końca, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli yy, oglądacie, jeżeli tu jesteście. Zameldujcie się na dole w komentarzach, jeszcze o to nie prosiłem w ogóle w p 23 No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. 100 koła na tym kanale byłoby. Piękną sprawą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o plan na dzisiejszy odcinek, no to jest to wzmocnienie ofensywne, prawda? To jest to, o czym mówiłem. Potrzebujemy zawodnika, który będzie w stanie wzbogacić nas tak naprawdę na każdej pozycji powyżej obrony. Coś ta kamera dzisiaj mnie nie słucha, ale teraz chyba już jest ok. Zawodnika, który powinien wzbogacić nas na każdej pozycji powyżej obrony czyli mógłby zagrać tam, gdzie gra prowot, tam, gdzie gra sołczek, tam, gdzie gra eberecz i ezę. Nawet do końca te boki nie są na masz aż tak bardzo potrzebne, ale żeby w środku boiska można było go podnieść, nawet na pozycję napastnika. I widziałem bardzo ciekawą propozycję, którą. Daliście w komentarzach, a mianowicie, że tego typu piłkarzem, no oczywiście, może być ten Konek, którym się interesuje, ale także e, inny Francuz, który rzeczywiście e, spełnia wiele tych. Yy, spełnia wiele tych yy, opcji a mianowicie jest to Nabil Fekir tylko Nabil Fekir w tym świecie ma 32 lata jest piłkarzem Manchesteru United yy, i sam wiek nie jest do końca problemem ale wartość a przede wszystkim wynagrodzenie Francuza no to jest coś czego my absolutnie Eee, nie jesteśmy w stanie w tym momencie przeskoczyć. W sensie inaczej, oczywiście, że jesteśmy, bo na ten temat już rozmawialiśmy, e, ale nie jesteśmy w stanie w tym momencie no, po prostu e, tego typu piłkarza kupić. Natomiast e, pojawiła się inna bardzo ciekawa propozycja, na którą my powoli zwracaliśmy uwagę, ale, ale, e, no, ale nie udało nam się do to końca. No i jest on Adam Chlorzek. E, no, ale tutaj w grę wchodziłoby tylko wypożyczenie, no bo czemu ten piłkarz miałby odchodzić z Realu Madryt, No, nie widzę tego, nie widzę tego sensu. Ehm, Josip Brekalo ehm, to jest kolejna opcja, która mogłaby być dla nas interesująca, ale oczywiście jego także musielibyśmy kupować. On w zeszłym sezonie przyszedł do Porto, e ale powiem szczerze, to może być to. To może być to, bo on w zeszłym sezonie przyszedł do Porto, czyli już tam sobie zagrał. E no i może będzie chciał wrócić do Niemiec, do Niemiec, gdzie jesteśmy w stanie zaproponować mu zdecydowanie lepsze pieniądze, bo ja widzę teraz jego tygodniówkę e, i to nie są wielkie wymagania, znaczy wie, wie, jakieś wie, wielkie pieniądze, które on dostaje. Wydaje mi się, że Brekalo może rzeczywiście być opcją, która e, nam by pasowała, która by nas interesowała, no bo oczywiście jest to na przykład Alvarez, no ale Alvarez zarabia gigantyczne pieniądze. właśnie e, wspomniany przeze mnie przed chwilą Chorwat e, no, to wydaje się być opcja bardzo ciekawa. Burkhardt też byłby bardzo ciekawy na lą, dopiero co tutaj y, zmienił klub, więc takiej opcji nie ma. No, muszę powiedzieć, że im dłużej myślę o tym rekalo tym bardziej ta opcja mi się podoba. Słuchajcie, tutaj oczywiście bronienie nie jest y, jego najmocniejszą stroną, ale na dziesiątce może zagrać bez problemu. Na napadzie wydaje mi się, że tak samo możemy spokojnie tego zawodnika ustawić, y, no i moglibyśmy w nim mieć y, naprawdę fajnego piłkarza. Jest oczywiście jeszcze Fabio Carvalho, y, ale też zawodnik którego nie znamy i nie zdążymy rozpoznać przez te ostatnie 10 godzin. E, jest oczywiście Gio Reina, ale on e, dopiero co zmienił klub, no, im dłużej o tym myślę, tym bardziej e, ta opcja wydaje się być sensowna. Kłema e, przeszedł do Paris Saint-Germain i tutaj Ok, powiem tak, yy, hmm. nie, no nie, 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 to jest bez sensu, to jest bez sensu, yy, potrzebujemy zawodnika na teraz, potrzebujemy zawodnika na teraz, Karneja znamy dobrze, myślę, że w jakiejś karierze go sobie jeszcze, yy, jeszcze kupimy, ale nie w tym momencie, yy, im dłużej sobie myślę o tym Brekalo, tym bardziej to jest sensowne rozwiązanie, słuchajcie, bo i na boku możemy go wykorzystywać, e, i na ataku możemy go wykorzystywać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę zawodnik, który jest dla nas opcją fajną pod każdym e, względem. Zatem pójdźmy po niego, pójdźmy po Chorwata. Uważam, że to jest opcja naprawdę ciekawa. E, Porto na, na nim prawdopodobnie zarobi. E, Sytuacje, gdy zawodnik, wiecie, odchodzi gdzieś, jakby robi krok wstecz po to, żeby wystartować na nowo, zdarzają się i wydaje mi się, że to jest tego typu sytuacja, e, na której my będziemy chcieli tutaj skorzystać. Pytanie tylko, jakie pieniądze mielibyśmy zapłacić, albo kogo chcielibyśmy im oddać? Patrzymy na środkowych pomocników: czy jest tutaj ktoś, kogo moglibyśmy im rzucić? No raczej nie. Wśród napastników, no nie mamy tutaj opcji, e, którą chcielibyśmy odpalić, ale też finansowo pamiętajmy, że zaraz odejdzie od nas krupa, zatem e, tutaj no spokojnie możemy działać. Wiecie, na e, wysokich stawkach e, 42 miliony na rozpęd. No oni chcieliby od nas bardzo dużo pieniędzy, bo. Ta oferta to jest około 70 łącznie. Zatem, yy, no, no tutaj mówimy o naprawdę wielkich pieniądzach. Yy, 44. I to powoduje, że oni zrywają rozmowę, słuchajcie. No tego się nie spodziewałem. Oczywiście cały czas mamy w zanadrzu jeszcze tego konekt, który jest zawodnikiem świetnie przez nas rozpoznanym, który jest zawodnikiem, którego e, no, możemy czuć się w miarę e, jakby którego możemy czuć się w miarę pewni o tyle, że, e, że wiemy, ile on kosztuje i tak dalej. Tylko problem jest taki, że jeśli chodzi o tego piłkarza, tutaj nas także goni czas, prawda? W sensie e, no to jest zawodnik, który ma propozycję z Anglii, no tylko że to jest propozycja z Anglii. Z Leeds United, nie z jakiegoś mega poważnego klubu, co znaczy, jeżeli Lic nie jest poważnym klubem, ale Leeds United akurat jest zespołem, z którym możemy podjąć rywalizację. Sprób, y, spróbujmy porozmawiać z Hetafe, y, bądź też zlećmy negocjacje, bo to, wiecie co, to zblokuje y, Delegate to Loan. Y, boże, y, Delegate to Buy. I y, y, to zblokuje, słuchajcie. Leeds i to zbombarduje ich propozycje, i mam nadzieję, że sprawi, że, e, że, że on nie przejdzie do Leeds. Wydaje mi się, że to jest dobry sposób, bo moim zdaniem powinniśmy kupić sobie jeszcze troszkę czasu, powinniśmy tutaj delikatnie jeszcze trochę poczekać, e, bo nie jestem do końca przekonany, czy ten zawodnik jest dla nas idealny, czy nie potrzebujemy kogoś jednak bardziej ofensywnego po odejściu krupy. E, czekamy tylko na finalizację tego transferu, bo młody Polak. No, wiemy, że jest, że jest opłacony, ale nie wiemy, czy odejdzie na pewno. I, i, I tutaj musimy naprawdę, wiecie, na tutaj musimy naprawdę się na ten temat zastanowić, czy, 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 czy to się wydarzy w ogóle. Więc czekamy, patrzymy obserwujemy, widzimy, że ta Hekiro Tomiyasu może przejdzie do Bayernu, no okej, okay, czyli Krupa odchodzi, Krupa odchodzi za gigantyczne pieniądze, słuchajcie, spełnienie tej klauzuli odstępnego, wartej dwukrotność niemal jego wartości, no to jest coś, z czym po prostu tutaj nie możemy walczyć. Ale to coś się tutaj bardzo zepsuło, w sensie bad negotiations, eee, tutaj się coś, ta klauzula bardzo... To jest tak jakbym ja w ogóle nie negocjował, czy jak jakbym w ogóle nie. Nie wiem, dziwne. To było absolutnie bez sensu. My wiemy, że to jest transfer dobry, wiemy, że to jest transfer naprawdę fajny. Okej. Okay. Niestety nie udają się negocjacje z Manu Kone, ale powiem szczerze, jeżeli chodzi o to, jeżeli one się wywaliły rzeczywiście, to ja nie mam wyrzutów sumienia, bo my proponowaliśmy tam naprawdę duże pieniądze. W sensie słuchajcie, my proponowaliśmy tam 70 milionów, więc to był naprawdę duży hajs. Nie jesteśmy jeszcze klubem. Pokroju Bayernu albo tego typu zespołów, żeby tego typu pieniądze e, rzucać. Dlatego też zastanawiam się, czy nie zejdziemy do popłeczki niżej, jeżeli chodzi o overall e, i czy Harvey Elliott nie jest tym, który powinien nas zainteresować. Słuchajcie, bo on może zagrać zarówno na boku, e, bo ma tutaj wszystko, jeśli chodzi o tempo i szybkość i tak dalej. Ma dribbling, ma wykończenie, dośrodkowania, ma także, może zagrać na dziesiątce. No, na ósemce nie zagra, to, to sobie powiedzmy jasno. Tylko, że tutaj ten shooting jest dosyć nisko, prawda? Tutaj pod tym względem ja czuję się delikatnie yy, nieprzekonany, jeśli o to chodzi. Ale w waszych komentarzach pojawił się jeszcze jeden piłkarz, i wydaje mi się, że to jest opcja idealna. I dlatego piłkarza przejście do nas może być niezwykle interesujące ze względów finansowych. No, mogło być, gdyby nie to, że mamy tkudu gra teraz w Tottenhamie. Szkoda. Wielka szkoda, bo tego piłkarza ja bym u nas widział, nie? No, to jest ktoś tego typu. No, tylko że słuchajcie, no on yy, zarabia takie pieniądze, że znowu nie widzę sensu, dlaczego miałby do nas przechodzić. Możemy zobaczyć, jak wygląda jego konkurencja. Manusz okaże się, że no nie wiem, rywalizuje z takimi rywalami, z którymi nie ma szans przebić się do podstawowego składu. Spurs, zobaczmy, jak to wygląda. Na ofensywnych pozycjach jest Hurricane, jest Troy Parrot, jest Min Son, jest Maalen. Dalej, jeżeli chodzi o ofensywnych pomocników, podobnych jakby do Kudusa, to mamy oczywiście Danjume. No, mamy. No ciebie tu nie liczę. Mamy kudusa Liroya zane traurę. No, jest tłok, słuchajcie, jest tłok, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby kudus miał do nas przejść. No, no nie wierzę w to. Bo musiałby znacząco znacząco zmniejszyć zarobki, a raczej tego nie robią zawodnicy 25-letni, i to tak znacząco, znacząco. I nie mówię tutaj o sytuacji takiej, jak był Mukiel w Paris Saint Germain, że tam naprawdę ta jego, yy, tam naprawdę ta, ta konkurencja, która była przed nim, no, no była nie do przejścia, no nie, ale yy, chciałbym zobaczyć, słuchajcie, idąc tropem Kudusa, yy, Holandię i oczywiście tam chciałbym zobaczyć Ajax Amsterdam, bo wydaje mi się, że może jest taki moment, w którym część zawodników z tych, yy, no... Pokoleń yy, młodszych, dorosła, no i są do wzięcia, no nie? Że jakby kolejny czas, kolejnych żniw w Amsterdamie, aczkolwiek tutaj nie wygląda to jakoś super, aczkolwiek powiem szczerze. To jest piłkarz, który byłby ciekawy. To jest piłkarz, który mógłby być dla nas bardzo ciekawy. E, teoretycznie on może grać... Teoretycznie może grać tylko na schronach. No teoretycznie jest to skrzydłowy, ale wydaje mi się, że moglibyśmy z niego spokojnie e, zrobić takiego e, zawodnika grającego w środku, e, bo Bergwijn przecież grywał także na dziewiątce. E, czyli idealnie wydaje mi się, że mógłby też skupić się pod napastnikami. E, wydaje mi się, że to jest zawodnik na pewno bardzo ciekawy pod tym względem. Nie zarabia dużych pieniędzy, słuchajcie... Ale problem jest taki, że oni chcą tylko i wyłącznie klauzulę odstępnego za niego. No czyli to wyklucza możliwość sprowadzenia tego zawodnika. Ale skoro myślimy o tego typu z piłkarzach, no to... Ee, panie Sebastianie, gdzie pan jest? W Napoli? Nie? Nie w Napoli. W Kolonii. Okej. Okay. Tylko problem jest taki. Kiedy on do FC Köln przeszedł? Bo wydaje mi się, że to w sumie byłby fajny zawodnik do, na pozycję, na którą my potrzebujemy. No bo. A on dopiero co przeszedł. A on byłby fajny, bo e, jeśli chodzi o defensywę, to też jest zawodnik zaangażowany. E, jest to piłkarz, który świetnie pracuje w pressingu. E, czyli myślę, że spokojnie bylibyśmy w stanie w ramach jakichś tam wielkich problemów umieścić go na ósemce, prawda? E, więc pod tym względem byłby to piłkarz naprawdę spoko, no ale... No, no, no nie, udaje, nie uda nam się go ściągnąć. No i tak zarówno w głowie, jak i w waszych komentarzach szukam kolejnej inspiracji. I wpadłem sam na zawodnika, który nie mam tylko pojęcia w jakim y, momencie jest swojej kariery, ale jest kolejnym piłkarzem, który y, ma... No to, to, to jest znów taki typ zawodnika, którego bym chciał u nas. Y, Rusłan Malinowski. Tylko problem jest taki, że Ukrainiec jest w Monako i... No, ma już 32 lata, więc tutaj kupowalibyśmy go raczej na e, tej równi, r, równi w dół, prawda? Zobaczmy, w jakiej on jest formie. E, to nie jest tutaj określone. Forma jest ok. Ja bardzo lubię tego zawodnika, nie? Ja naprawdę jestem fanem. E, jeżeli chodzi o obronę, no, on ma wszystko, żeby być i pod napastnikami, i właśnie na ósemce. Tutaj wszystko się zgadza, no poza wiekiem. No bo tutaj kupowalibyśmy naprawdę mega e, leciwego gracza, w sensie już jak na wydanie pieniędzy po prostu i... No, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby, żeby dokładać aż tak doświadczonego zawodnika. Fajnie by było kupić jednak kogoś w wieku 20, 27 lat, no nie? Coś 27, 28, 29, te okolica 32, no to już jest troszkę sporo. To nie jest Robert Lewandowski, prawda? Żeby kupować gościa, który wydaje się, że już jest stary, a się okazuje, że co chwilę się uczy czegoś nowego i jest jeszcze lepszy. No i muszę powiedzieć, że to są prawdziwe ciężary Żeby znaleźć tego typu zawodnika Jakiego szukamy Nawet sprawdziłem Mergima Berisze Którego zapro zaproponowaliście jako powrót Ale no nie wydaje mi się, żeby to był ten poziom Choć jest jeszcze jeden piłkarz Tylko ja nie mam pojęcia Gdzie on się znajduje A, U Nie, A, O, U eee, Chodzi o Hasema Uara. On gra obecnie w Sywilii no ale to nie znaczy, że nie jest do wyjęcia, chyba, że dopiero co tam przeszedł. Nie przeszedł tam dopiero co. I to by była fajna opcja, słuchajcie. To by była naprawdę fajna opcja, no bo wiemy doskonale, że tak, w nim mamy ósemkę, w nim mamy dziesiątkę, w nim mamy zawodnika, który może zagrać na boku. W nim mamy zawodnika, który moim zdaniem jest nawet w stanie zagrać fałszywą dziewiątkę, jeżeli by się nam wszystko posypało. No Francuz jest naprawdę ciekawą opcją pod tym względem i muszę powiedzieć, że... No kurczę coraz bardziej mnie ciągnie do niego im, im więcej wiecie wymieniam e, tego te atuty tym bardziej jestem zainteresowany ale chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz e, zanim się akurat na nim skupimy a mianowicie chciałbym zobaczyć sobie TeamSheets i e, wziąć sobie tutaj importuj skład i zobaczyć jak wygląda reprezentacja Niemiec bo może tam znajdziemy kogoś kto będzie wydawał, się być, będzie wydawał się być naprawdę interesujący. Zatem zobaczymy sobie Germany, gdzie tu są Niemcy. Byk pik 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 pik. No i czy jest tu nazwisko, którego nie znamy? No jest Majer, nasz były podopieczny, Neuhaus, no prawa strona Knauf, lewa strona Raum, ciekawy, bardzo wysoko gra. No nie, no nie mamy tutaj żadnego zawodnika, którego byśmy nie, 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 nie kojarzyli zobaczymy sobie Austrię jeszcze. No i oni grają Grliczem na takim no, no, rozgrywającym i Adamu i zobaczymy sobie właśnie tych dwóch zawodników um, jeszcze czy może to nie są opcje, które byłyby e, dla nas interesujące. Gry i l jest tutaj. A to jest środkowy pomocnik defensywny. To jest ten gościu. Okej. Okay. Po cichu się wycofamy. Eee, no i zobaczmy sobie jeszcze tylko Adamu. Ada-my-u. Eee, to jest napastnik. To jest piłkarz Salernitany. Eee, no nie, to możemy go sobie bardzo chętnie... Prześledzę go sobie. No ale na pewno nie będziemy go... W tym momencie ściągali Ciekawy jestem ile Serenitana by za niego chciała No muszę powiedzieć że to jest piłkarz idealny Do tego co chcemy nie? To jest naprawdę fajny zawodnik Pytanie jakie pieniądze trzeba by było za niego zapłacić Jeżeli to się nie uda to uważam że powinniśmy pójść po Rusłana Bo Malinowski To jest też opcja naprawdę fajna I powiem szczerze ja osobiście jak o nim myślę to nawet się nie zastanawiam, czy to nie powinna być nasza opcja numer jeden z jednego prostego powodu. Słuchajcie, mamy Wilka, którego chcemy wprowadzać, mamy Mukoko, którego chcemy wprowadzać. Kupienie takiego Malinowskiego na okres przejściowy, to jest fajna opcja. W sensie zobaczcie, mamy tego zawodnika. Jeżeli my chcemy dawać szansę młodzieży, a to jest sezon taki, w którym może młodzież dostać szansę, bo jest Liga Europy. To kurczę, uważam, że ten Malinowski to nie jest zła opcja. I tak zrobimy. I tak zrobimy. Kupimy teraz Usłana Malinowskiego, a w styczniu ewentualnie dołożymy i wyłożymy duże pieniądze. Eee, I to jest decyzja, którą po podejmuję, bo uważam, że Malinowski jest idealny do tego, co potrzebujemy i szukanie kogoś innego ze względu na jego wiek jest bez sensu. Ale ja chcę za niego zapłacić mało pieniędzy. Eee, I to jest dla mnie bardzo istotna sprawa. Zaczniemy negocjacje od 18 plus. 10%, zobaczymy, co odpowie e, tutaj Monaco. Monaco chce wymiany, która nas absolutnie nie interesuje. E, możemy podbić do e, 19. Zobaczmy co im na to. 27 milionów i 5% od sprzedaży. Ja chcę jak najbardziej zmniejszyć koszt tego zawodnika, ale widzę, że tu mogą być ciężary. Zobaczymy, jak to będzie. Zostaniecie jedną czwartą z jego kolejnego transferu, ale my wam damy dwie dychy. Okej. Okay. Yy, no i teraz jesteśmy pod murem, nie? Bo musimy się zgodzić na to, co tu dostajemy. A ja się na to nie chcę zgodzić. Mogę dać wartość tego zawodnika i 5%. No, i oni się na to zgadzają. Moim zdaniem spoko, słuchajcie. Moim zdaniem spoko. E, Przenegocjujmy jeszcze w, samą e, umowę z piłkarzem. ale Słuchajcie, mamy Mudryka, e, który wydaje mi się, że naprawdę byłby tutaj fajnym połączeniem z Malinowskim. Wszystko układa mi się w taką naprawdę fajną całość. Dwuletni kontrakt proponujemy tutaj e, i zobaczymy, jak to będzie. Brak klauzuli odstępnego, oczywiście, z tym się zgadzamy. No i jeżeli chodzi o Twoje wynagrodzenie, e, no to nie będzie ono tak jak w księstwie: 50 tysięcy. Tygodniowo, no i wydaje mi się, że to jest, to jest dobra propozycja, to jest dobra oferta, i mamy nowego zawodnika. Słuchajcie, to jest fajna sprawa. To jest transfer, który prawdopodobnie zostanie źle oceniony, ale liczę, że ten transfer to jest po prostu piłkarz na teraz skuteczny yy, i, i dający po prostu nam pewność i wykończenie. Tak, taką mam nadzieję, że ściągamy tego typu zawodnika e, Jest to transfer uważam nieoczywisty e, I transfer fajny Mi osobiście się podoba e, Tymczasem przejdziemy sobie oczywiście do skład huba Po to, żeby zobaczyć jaką Malin, Jaki Malinowski dostał numer e, no możemy dać ci siódemkę na przykład Jakbyś chciał, co? Trochę lepiej to wygląda e, Więc Ruslan dostaje siódemkę I dodatkowo fajnie by było zobaczyć sobie rozwój zawodników Bo widziałem, że tutaj było sporo narzekań Że sporo piłkarzy było na e, zbalansowanym Rzeczywiście kilku jest Ale też nie ma jakichś wielkich powodów Dopłaczu z tego powodu, bo myślałem, że dużo więcej tutaj nam się pogubiło zatem tak, ty na razie robisz sweeper kiper'a. dalej mamy kogo mamy dalej dalej mamy Malinowskiego, który przyszedł no i Malinowski robi sobie tutaj bombardiera, bo dzięki temu główki idą do góry, więc mam nadzieję, że też ta obrona pójdzie troszeczkę do góry, spoko co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy pyk, 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 pyk. E, Hanczko. No, i tutaj trzeba na pewno popracować z tobą, bo ostatnio to też nie wygląda dobrze. E, więc defensive center back, żebyś jeszcze poprawił te swoje pracowitości. E, no i dobra, schodzimy dalej, patrzymy dalej. I dalej mamy Jonathana Taha. E, czy ty jesteś w stanie się jeszcze rozwinąć w czymś, Jonathan? To jest dobre pytanie. Wiesz, co? A wyś popracuj nad albo co, co ci zajmie na krócej, i tak tamtą no to bardzo dobrze wybrałem. Ehm, dobra, więc to mamy i lecimy sobie tutaj do krupy, no i skrupą pracować trzeba. Z grupą na pewno popracujemy nad rozgrywaniem piłki, bo tutaj ten passing może być naprawdę fajny, wysoki. Tu jest wiele elementów, które on jeszcze może poprawić, więc to jest naprawdę emocjonujące, że tak młody chłopak ma jeszcze ma już tak niektóre wartości wysokie i, i, i tak dużo fajnej pracy jeszcze przed sobą. Do wykonania, jeżeli chodzi o ciebie, hmm... To fajnie by było, żebyś ty rzeczywiście tutaj trochę jeszcze przyspieszył nam. Bo dzięki temu będziesz miał, więcej, będziesz miał więcej możliwości grania też na boku, ewentualnie. Czy ktoś tu jeszcze jest na zbalansowanym? Tak, jest, został nam Piątkowski. Jeżeli chodzi o Piątkowskiego, no to tutaj absolutnie pracujemy nad defensywą, która powinna być lepsza u bocznego obrońcy. Zobaczmy teraz piłkarzy, którzy teoretycznie się nam skończyli, jeśli chodzi o rozwój. I ty, kolego, mój drogi, zmieniasz się w CMA w tym momencie i zobaczymy, jak to będzie, co my tutaj mamy dalej e, ty teoretycznie osiągnęłeś maksymalny swój rozwój, e, no to fajnie by było, żebyś tu zmienił coś i może ci się jeszcze e, odblokuje i odwidzi e, sweeper w takim razie e, Salemakers, e, no ty pracujesz ma, ma, masz nad czym pracować, w ogóle fatalnie wygląda ten zespół, jeżeli chodzi o formę nie? to jest duży problem, ale mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze jakoś odkręcić e, dobra, ty pracujesz nad tym e, Mudryk, wiesz co Chciałbym, żebyś ty może trochę zmienił teraz to, nad czym pracujesz, i trochę nad podaniami. Więc w ten sposób. Czy ktoś tu jeszcze kto osiągnął Max, nie ma zleconego treningu? Prowot nie ma zleconego treningu. Zatem kolego ty mój drogi, Box to box, to jest chyba idealne dla ciebie. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze jest. Na pewno Szomurodów, więc wielki Eldor. Zmień sobie może na to. Chociaż tak naprawdę, może na kompletnego napastnika. E, chociaż dla nas w sumie jesteś kompletny, bo, bo naprawdę wygląda to dobrze, e, jeżeli chodzi o jego poczynania. Jeszcze gdzieś był Ebereci Eze, mam takie wrażenie. E, wśród tych, którzy teoretycznie rozwinęli nam się maksymalnie. Ebereci, e, przyjacielu mój drogi, e, popracuj sobie tutaj nad, nad strzałami jeszcze. A czemu nie? Dobra, tak więc słuchajcie, to mamy zrobione. Dużo takiej roboty no, 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 niezbyt pasjonującej, ale te rzeczy trzeba zrobić. Na no to, co dla nas najbardziej istotne, no to fakt ściągnięcia nowego zawodnika, prawda? Uważam, że ten Malinowski to jest. Fantastyczna opcja. E, tymczasem e, mamy informację o zainteresowaniu Wimerem, ale to nas nie interesuje i mamy propozycję transferu Junga, który nie odejdzie, ale słusznie zauważyliście, że tamta sytuacja kontraktowa tego zawodnika nie jest najlepsza, ale ja mam wrażenie, że on dopiero co miał podpisany nowy kontrakt e, i w związku z tym e, tu mogą być problemy. Nie możemy przedłużyć. No to super, przedłużamy z nim kontrakt em, o rok rotacyjny. Piłkarz, no i wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim humorek gituwa powinien wreszcie być, e, więc na to liczę. E, no i lecimy sobie do ostatnich dni okna transferowego, tak naprawdę, czy znaczy, do ostatnich godzin okna transferowego e, z dużym zadowoleniem. W międzyczasie dostajemy propozycję z Ralu Sociedad, ale e, Paulsen zostaje. Paulsen, Paulsen się nie rusza. Ja naprawdę ufam tej parze e, środkowych napastników. E, powiem tak, jeżeli będzie źle, to mamy jeszcze styczniowe okno transferowe na naprawienie tej drużyny, ale ja uważam, że ona jest teraz naprawdę fajnym, fajnym momencie, e, bo wielu zawodników jest doświadczonych, ale mamy całą falę młodych piłkarzy, którzy są serio mega interesujący. E, widzę tutaj to zainteresowanie Marsialem. I Stuttgart chce go kupić, i to jest jedyny piłkarz, który gdzieś tam chodzi mi po głowie, no nie eee, żeby tego Marsjala wziąć. I w międzyczasie dostajemy propozycję transferu Eldora Szomurodowa, ale z... no i to jest coś takiego. Tylko z drugiej strony, ten Marsjal, jakie to byłyby pieniądze dla Marsjala? Została nam godzina, słuchajcie, taki zakup przed samym końcem okna. O, y, wiemy, że ten Eldor nie odejdzie, nie? To, to, to jest pewniak, że on nie odejdzie. A Marcial zarabia takie pieniądze, to nam się nie uda. On nie zejdzie na poziomy, które nas interesują. Nie, nie ma co się w to pakować. Zaufajmy temu, co zrobiliśmy. To było naprawdę. To jest, to jest zwieńczenie tej kariery. To jest ostatni sezon tej kariery. E, nie chcę robić transferów gigantycznych, no bo kurczę to by sens sensu, uważam. Biorąc pod uwagę to, jakim klubem jesteśmy. Ja wiem, że mamy pieniądze, no ale e, sami rozumiecie. A Milan składa propozycję i powiem szczerze jeżeli Milan składa propozycję e, i BVB to ci doświadczeni no, będą mogli odejść sorry ale z Mil jakby nie mogę nie puścić Poulsena do Milanu to jest jakby na koniec jego kariery to jest tak dobra propozycja że my akceptujemy to i akceptujemy odejście Zomera do e, Borussii Dortmund e, nie mam z tym najmniejszego problemu M w międzyczasie tylko spróbujemy sobie zakontraktować w takim razie bramkarza Poszukamy sobie e, bramkarza tutaj e, Młodego, znaczy młodego, e, wolnego, zobaczymy, czy jest ktoś taki, bo młodego bramkarza to akurat mamy. Chociaż wiecie co? Akurat do nas to bramkarz może wrócić. Jak o tym myślę. W sensie nie wiem, czy baran do nas nie wróci zaraz e, Zrobimy tak, że zobaczymy sobie, czy jest jakiś golkiper, który by nas interesował. Jeżeli jest, to go sobie oczywiście tutaj zostawimy na podorędziu, ale e, bardzo możliwe, że nie będziemy tego musieli robić. O, proszę bardzo, Filip Bednarek, e, golkiper Pogodzi Szczecin. Pozdrawiam wszystkich kibicówko z e, No dobra, schodzimy niżej, patrząc, czy są jakieś e, znane nazwiska, jacyś piłkarze, którzy byliby tutaj ciekawymi opcjami. No ale idziemy, idziemy i niestety nie widzimy tu nikogo, ee, kogo warto by było sprowadzić. Na pewno wyskoczy nam tu zaraz kranio. Ale to jest piłkarz, który. Hmm, tak tutaj. A czy nawet tu nie wyskoczył chyba, ale to jest taki bramkarz, który zbytnio mnie nie interesuje do tej kariery. No nie, nikt nam się tutaj. ciekawy, nie pokazał, Xavier Dziekoński, to jest chyba duży talent bramkarski, nie? Sp sprawdzimy go sobie. Dubrawka to jest na pewno znany piłkarz. Zostawię go sobie tutaj, jakby, wiecie, był jakiś duży problem. To przeskautujmy go sobie. No, i dalej nie mamy niestety już nikogo jakiegoś takiego interesującego. Zatem to mamy skończone. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie dalej. Z nadzieją na to przede wszystkim, że uda nam się tu złapać fajny rytm. Odchodzi Zomer do BVB. Uważam, że to jest naprawdę fajny transfer dla niego w sensie. Podoba mi się to, że on, że on tam przejdzie. Sebastian Szymański, znamy tego zawodnika. No to byłaby super opcja, nie? To była naprawdę super opcja, ale ja wierzę serio w to, że ten Rusłan Malinowski to jest. Yy... Transfer 10 na 10. Dobra, może nie 10 na 10 ze względu rzeczywiście na ten wiek, ale uważam, że tutaj naprawdę poszliśmy w bardzo dobrym kierunku. I Malinowski, tylko za kogo my możemy go wrzucić, tak realnie? No na razie nie możemy go wrzucić tu za nikogo, ale będziemy go wrzucali na mecze na pewno. Dobra, więc to sobie zapisujemy w ten sposób. No i czekamy na starcie z Borusią. Do tego meczu zostało nam parę dni. W międzyczasie klepnięty transfer naszego kapitana Jusufa Poulsena, ale słuchajcie, curse no nie oszukujmy się, to jest, taka, to jest taki transfer, który uważam, że po prostu e, trzeba było zrobić. Uważam, że, że, że to jest naprawdę super opcja. Dostajemy propozycję za nie ale w tym momencie no już bez przesady. Tego zawodnika pozbywać się nie będziemy, a pięknie Nordi Mukiel e, wzbija nam się tutaj coraz wyżej, jeśli chodzi o możliwości. E, no i nawet gdybyśmy chcieli tego zawodnika, słuchajcie, teraz sprzedać, no to już, już wygląda on lepiej, chociażby pod tym względem, więc tutaj zrobiliśmy kawał dobrej e, roboty. Czekamy w takim razie na z BVB znając jednego z tych bramkarzy, których na rynku znaleźliśmy i tak naprawdę no Xavier Dziekoński wygląda świetnie, ale my mamy wielu młodych golkiperów, więc nie chcę go sprowadzać. Natomiast zostawimy sobie na short liście Dubravkę, żeby go mieć, skoro będziemy tutaj tracili zaraz Zomera. Timber zmiana pozycji nie skutkuje zmianą oceny ogólnej, ale ja wierzę, że tutaj jesteśmy w stanie jeszcze z nim popracować. No i co, czekamy w takim razie na mecz z BVB, jeśli chodzi o, o to spotkanie, to zrobimy zmianę, Mudryk w tym meczu nie wystąpi, tu chciałbym zobaczyć od pierwszej minuty Malinowskiego oraz chciałbym dać szansę Timberowi od pierwszej minuty, w środku obrony Hanczko w miejsce Niakate. Salemakers jest totalnie bez formy, więc Jung wychodzi na Borusję i zobaczymy, czy w Dortmundzie będziemy w stanie odkręcić tę złą pasę. No, remisujemy, prawda? Więc jest to jakiś tam plus. Jung zalicza niezłe spotkanie. Malinowski to nie był dobry debiut, ale tak naprawdę no, niewielu zawodników zagrało dobrze po jednej i po drugiej stronie, bo widzimy, że te zielone oceny są tylko i wyłącznie po stronie strzelców bramek, więc raczej wszyscy mogą mieć do siebie delikatne pretensje. Przed nami, to mecz z Ajaxem Amsterdam. i To już jest naprawdę istotne starcie. E, junior Adamu tego zawodnika poznajemy i trzeba przyznać, że Salernitana ma u z siebie nie byle nie jakiego zawodnika. E, no ale znów, czy my tego piłkarza potrzebujemy? Na razie raczej nie. E, Przechodzimy do konferencji prasowe, bez konferencji prasowej do tego spotkania, e, gdzie zrobimy parę zmian. E, zagramy sobie tu na pewno z Mudrykiem. Z... Tak naprawdę to są wszystkie. Znaczy, tak zagramy. Po prostu to, co tu jest. E... No. Tak, zagramy że tylko Timbera bym gdzieś dał. Nie, nie dałbym. Yy, za to salę Makers 4. Yy, Mudryk w tym meczu wejdzie z ławki. Jung tu znowu zagrano. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcę zobaczyć ten mecz, bo musimy bardzo dobrze wejść, słuchajcie, w. W tę ligę Europy, no nie? I tutaj naprawdę chciałbym, żebyśmy fajnie zagrali, więc Zobaczymy tą rozbudowaną symulację Widziałem też dużo komentarzy, że za łatwo nam idzie w tych rozbudowanych Albo, że za trudno w któryś itd. i tak dalej I mam wrażenie, że to rzeczywiście coś z optymalizacją tych symulacji jest Nie tak wszystkich yy, Ale mam nadzieję, że Pff, No teraz łatwo nie było, Bergwijn yy, Może jest warty te sto ileś milionów yy, Ale mam wrażenie, słuchajcie, że i mam nadzieję przede wszystkim, nie tyle wrażenie, co nadzieję, że e, po rozpoczęciu kariery nowej, e, w ogóle na polskiej wersji, będziemy, o Jezus Maria. Dobrze, Baran, ale coś tu mi nie gra bardzo, zaraz będziemy chyba zmieniali. Po rozpoczęciu kariery nowej, no liczę, że, że tamte rzeczy się też jakoś, wiecie, fajnie poukładają. Pamiętajmy o tym, że ta kariera jednak była zaczynana na bardzo wczesnym dostępie do gry i ja mam wrażenie, że te kariery zaczynane tak bardzo, bardzo wcześnie, coś czasami w nich nie działa do końca tak jak powinno. Zresztą pamiętacie, na przykład, że nie było strojów LIL. Ach, mógł się urwać, mógł się urwać, ale się nie urwały Berecijeze, no a potem szansa Mukoko. Więc wydaje mi się, że słuchajcie, po prostu ta kariera była świetną karierą, taką rozruchową, ale naprawdę liczę na to, że już ta kolejna to będzie coś, coś takiego naprawdę, naprawdę wow. Mam pomysł, co chciałbym zrobić, ale. Szomurodow. E, ale może Wy też macie coś ciekawego, więc dajcie znać, jaką kolejną karierę chcielibyście zobaczyć. No bo już ona zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile odcinków tej nam zostało. E, no a. Ale no, mniej niż więcej. To tak naprawdę kilka, myślę, prawda? No ten blok defensywny nie wygląda dobrze, nie? W sensie patrzymy na ratingi, i, i to też widać po nich, że, że ci obrońcy po prostu nie działają za dobrze. Teraz próbował Eberecz Jeze. No, ale to nie był dobry strzał. E, myślę, że będziemy robili zaraz zmiany. I zmienimy system, także. Bo e, skoro ta trójka obrońców nie pomaga, to po co ja mam się jej trzymać? E, pójdziemy w klasykę, e, pójdziemy w wąskie 4-2-3-1. E, no i tu oczywiście sporo zmian jest potrzebnych. Bo tak, e, niakate zagra sobie na lewej obronie, no nie do końca. E, niakate zostanie w środku obrony. Średnio mi się to uśmiecha, ale tak będzie. Mukiel zagra na prawej stronie. Wykorzystamy tu jego. Ym, to, 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 że po prostu może, że, że, że jest elastyczny taktycznie. Prowot na lewej stronie raczej się nie czuje, y, dlatego zostanie on w środku. Ebereci Eze jako ta. taka dyszka. Mukoko Szomurodow. Więc no co, drogą eliminacji trzeba zdjąć tego Junga. Trochę przykre. Bo ja do tego Junga nic nie mam, więc zrobimy sobie to tak, że ty wyjdziesz sobie w ogóle jako CF, a tu zrobimy sobie pozycję LWB. Na tym LWB wyjdzie sobie Salemakers? Nie wyjdzie Salemakers. Kurczę, no, sorry, Jung. Jakoś mu to wytłumaczymy, prawda? Że, że to jest zmiana systemu, a nie jest to, wiecie, pojazd po nim, i tu wejdzie sobie hanczko. Bo on może grywać na tej lewej stronie, ale on ma minus 2. Jeżeli on ma mieć minus 2. Minus 1. 3 gwiazdki, 3 gwiazdki. No dobra, zaryzykujemy z tym piątkowskim bardzo. No ale zobaczymy, dajmy mu tylko wytyczną. Zostawaj z tyłu, bo panowie ja was ja was nie chcę widzieć z przodu. E, Prowod tu zostaje i na razie taką zmianę robimy e, Mukoko gra tu e, Podnieśmy Cię do RW, będziesz się lepiej czuł I zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc jedna zmiana tylko e, No i zobaczymy jak ten inny system e, będzie wyglądał Czy to przyniesie efekty, czy to przyniesie e, rezultaty e, Mukoko ładnie tu rozgrywa do Szomurodowa no, nie wygląda jakby ten Piątkowski trzymał się z tyłu, ale, ale całkiem nieźle wyszedł na pozycję. No, szkoda, że był spalony. Teraz Polak e, stoi przed e, sprawdzianem defensywnym. Trochę się mam wrażenie pogubił, ale bardzo dobrze asekurował go Niaka e, No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, zaraz będziemy mogli zmieniać też, wiecie, ewentualnie jakieś elementy pressingowe, ale już teraz zrobimy zmianę. E, zejdzie mu Tu zobaczymy sobie Mudryka e, i chciałbym, żeby pojawił się tutaj Kiae. I tu ebereci na tej stronie. No zobaczymy, jak to będzie. E... Czy chce coś zmienić? Nie, na razie tak to zostawiam. Dobra. Oby tylko martwa piłka, która teraz będzie, nie była w wyniku straty gola, tylko. No, może być utrożny. E, no dobra, patrzymy, jak to się teraz poukłada wszystko. E, liczę naprawdę na tych, których wprowadziliśmy. Szczególnie Mudryk ma nam dużo do udowodnienia, więc liczę, że chłopak tutaj e, naprawdę pokaże klasę, i że chociaż będziemy mieli remis z tym Ajaxem, wtedy nie będzie najgorzej. Mudryk wszedł. E, na pewno było widać dynamikę w tych jego pierwszych kontaktach z piłką, ale poza tą dynamiką no nic więcej. E, rozszerzamy akcję. Ładnie teraz piłka schodzi do środka. Podoba mi się to zagęszczenie. E, to wygląda dobrze, ale my jeszcze musimy uderzyć. E, a nie grać tylko po to, żeby był spalony. Zatem, e, za, przechodzimy sobie tutaj na trochę węższe ustawienie. No i tutaj chciałbym fast build up e, forward, forward runs. Gramy sobie wąsko e, i maksymalnie zagęszczamy. No tutaj już e, nie ma co, e, nie ma coś się. Z ten, a w zasadzie nie tyle e, nie tyle pre pressing po, e, po e, utracie, a po prostu e, a nie ma zdecydowany pressing. No to constant pressure. No trzeba na nich usiąść. No trzeba ich dojechać. No nie ma w tym momencie e, innej możliwości. No mam nadzieję tylko, że ten pressing będzie założony z głową e, i że nie będziemy robili dziur. Mamy formację taką, e, że powinniśmy być w stanie fajnie ten pressing tutaj rozkładać na tych rywali. E, że jest dużo opcji do zabezpieczania i ubezpieczania się nawzajem. No zobaczymy. Jak na razie wjeżdża mu kiel z boku. Ładna to akcja. Świetnie pograł nasz boczny obrońca. Właśnie nie włączać do ataku. On o tym zapomniał, ale. ale Ważne jest to, że to się udało. Zresztą wydaje mi się, że teraz jak spojrzymy w instrukcję, ee, tak jest, on jej nie ma. Bo oczywiście one się resetują, bo po co to naprawić kolejny rok z rzędu. E, no dobra, e, bijemy w nich tych, tymi stałymi fragmentami, ale na razie bezskutecznie. Ale może teraz Piątkowski z asystą i Mudryk. Z golem dał nam to, czego chcieliśmy. I słuchajcie, jakie wejście Piątkowskiego na ten bok obrony? To trzeba mu oddać. Gościu gra tam, gdzie grać nie powinien no bo nie ma tej lewej nogi, prawda? Eee, na no wszedł i robi naprawdę fantastyczną robotę. Eee, no ale nie, nie możemy dać się porwać tu żadnemu szałowi radości. Eee, no bo mamy remis, zaledwie tutaj jeden gol, i zaraz będziemy znowu przegrywali. I było bardzo blisko, ale na szczęście kończy się to spotkanie. No i ratujemy ten remis. Ratujemy ten remis, jakże istotny. No i, i, i tutaj trzeba się cieszyć z tej bramki strzelonej przez Mudryka, bo to był gol naprawdę cenny. To był gol naprawdę bardzo cenny. No i co, teraz gramy z Arminą Midefeld zespołem dużo od nas teoretycznie gorszym. No widzimy, że gorszym o dwa punkty, prawda? Więc. No, umówmy się, średnio to wygląda, jeśli chodzi o naszą sytuację w tabeli. Przejdziemy na czwórkę obrońców w tym spotkaniu, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, na boisku. Jeżeli chodzi o zmiany, to na pewno będzie ich trochę. Przede wszystkim w środku obrony zobaczymy krupę w tym jednym spotkaniu. Na prawą stronę wkroczy Timber, bo może. Na prawe skrzydło zaprosimy sobie Salemakersa. W środku obrony, na znaczy środku pomocy. No, teraz z bocznymi obrońcami robi się problem. Robi się brak tego jednego zawodnika, nie? Dobra, ale tutaj na pewno zrobimy tak, że zagra sobie Malinowski, tylko oczywiście nie na CDM-ie, a na CM-ie, więc już to wygląda lepiej. Mudryk wystąpi. Paulsen wystąpi. Szomurodow. Tak zrobimy, że odpocznie, a tu zobaczymy jak poradzi sobie yy, Wilk Wilk zagra na tej pozycji, a tu zagra sobie Kiae Wyjdziemy ofensywnie bardzo, yy, bo wyjdziemy z dwoma środkowymi pomocnikami, nie Ale liczę, że po prostu to przyniesie, wiecie, taką, no, no jazdę z nimi Po prostu, że, że będziemy mieli tą większą kulturę gry, może nie większą siłę, ale, ale na pewno technika będzie po naszej stronie I w Augsburgu wygrywamy, 1 do 0 i strzela Mudryk Piękna sprawa, że Ukrainiec wpisuje się drugi mecz z rzędu na listę strzelców, i oby to był początek już takiej, e, takiej drogi, jakiej od niego oczekujemy, bo, no bo to jest naprawdę pan piłkarz, nie? I, i wiemy, jak w rzeczywistości on dobrze wygląda. E, i, I że to jest naprawdę no, poważny zawodnik. E, zastanawiam się, czy zmiana mu pozycji na LW e, nie powinna podnieść w ogóle e, jeszcze. Mm, jeszcze oceny. No, będziemy walczyli, będziemy tutaj działali, bo ja naprawdę liczę, że jesteśmy w stanie z niego wykrzesać bardzo dużo. E, no i mam wrażenie, że tutaj wreszcie się zadomowił w tym Augsburgu. E, no co nie ukrywam, jest bardzo fajną informacją. E, jaka ta oferta wycofana i dobrze, bo w tym momencie my go nie puścimy nigdzie. E, jeśli chodzi o Berisze, no to widzimy, że to jest zawodnik. No nie na tym poziomie, który, którego oczekiwaliśmy. No tutaj zdecydowanie bardziej Rusłan Malinowski jest tym, kogo sobie cenię. Gramy w tym momencie z Stuttgartem. No i liczę na to, że uda nam się kolejny mecz z rzędu wygrać. Wyjdziemy teraz trójką obrońców. To jest naprawdę mocny skład. I liczę, że ten skład przywiezie trzy punkty. Przywozi. Mudryk. Aleś ty chłopie odpalił. E, więc już z niecierpliwością. Czekam na jutrzejszy odcinek, żeby zobaczyć, czy ukraiński Neymar będzie w stanie tak samo mieszać, e, jak robi to do tej pory. E, jeżeli też na to czekacie, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A za dziś bardzo Wam dziękuję. Dużo się działo, dużo transferów. E, no i przebudzenie bestii. Bestii Mudrik. Oby jeszcze więcej tych goli było. Naprawdę na niego liczę.